Okej, po moim pierwszym poście wiem, co prawdopodobnie myślicie. Jestem pewna, że niektórzy z was trzymają jedną rękę na biodrze, a drugą wskazują na mój post i mówią coś w stylu: masz sporo do wyjaśnienia, panienko. Tak, cholera jasna, oczywiście, że tak. Od razu przejdę do sedna i odniosę się do niektórych bardziej istotnych pytań, żeby mieć je z głowy. Niestety nie wiem, co stało się z Mitsuru, tym człowieku traktowanym jak pies, po tym jak Verrier uciekł. Steven uważa, że został zabrany do piekła, ale nie możemy ze stuprocentową pewnością stwierdzić, że tak było. Nadal nie odkryłam powiązania pomiędzy Iwanem i Verrierem. Steven nic nie wie, a ja na pewno nie będę o to pytać Iwana. Ja, i chyba na całe szczęście, nadal nie mam zielonego pojęcia, czym jest Nona. Myślę, że to wszystkie główne kwestie. Co? Mówicie, że nadal nic nie rozumiecie? Chcecie mi powiedzieć, że czas, który wam dałam od mojego ostatniego posta, w najmniejszym stopniu nie pomógł w lepszym przeanalizowaniu mojej sytuacji? Tak myślałam. To chyba znaczy, że powinnam zacząć od samego początku. Tak zróbmy. Cofnijmy się do mojego pierwszego dnia w pracy. Jeśli pamiętacie, Iwan wręczył mi fartuch i od razu kazał mi brać się do roboty. Nie miałam nawet czasu, żeby napisać do mamy SMS-a i powiedzieć jej, że zostałam zatrudniona i że później wrócę do domu. Nie trzeba dodawać, że byłam tym trochę zdenerwowana. I tak się pracuje z kasą fiskalną. To wszystko ma sens. Halo, ziemia do Kali! Powiedział Steven, machając ręką przed moją twarzą. Cholera, przepraszam. Wyłączyłam się na sekundę. Tak, myślę, że sobie z nią poradzę. Kiedy Steven przygotowywał się do wprowadzenia mnie w podstawy latte, przez drzwi weszła rozczochrana kobieta. Miała na sobie postrzępioną, zakrwawioną suknię ślubną, a tuż do rzęs spływał jej po policzkach drobnymi, czarnymi stróżkami. Prawie krzyknęłam. Steven? Powiedziałam, nie mogąc opanować drżenia w głosie. O, dzięki za zwrócenie uwagi. Zwrócił się do kobiety, która bezczynnie czekała przy ladzie. Witamy w pośmiertnej. Czego sobie pani życzy? Poproszę espresso z mlekiem owsianym, z brązowym cukrem, wytrząsane metodą venti, z zimną pianką ze słodkiej wanilii i podwójną porcją karmelu. Pomimo surowego wyglądu kobiety, emanowała pewnością siebie. Nie podobało mi się to. Jej maniery były niemal szorstkie. Już się robi. Chcesz przygotować rachunek, Kala? Z zażenowaniem wpatrywałam się w swoje stopy. Możesz to zrobić za mnie? Chyba jeszcze nie czuję się z tym komfortowo. Tak, nie ma problemu. Steven uśmiechnął się i zwrócił się do kobiety. To będzie $8.07. Wręczyła mu dziesiątkę, cały czas patrząc na mnie gniewnie. Nie wiedziałam, na czym polega jej problem, ale zaczynała mnie poważnie przerażać. Oto reszta, zaraz podamy napój do stolika. Dziękuję. I mała rada, jeśli zwolni się inne stanowisko, nie zatrudniajcie nikogo z żywych. Więcej z nich szkody niż pożytku. Zachichotała, maszerując do krzesła kilka stolików dalej od Franka. Steven zaczął przygotowywać jej zamówienie, wzruszając ramionami. Nie martw się o nią. Niektórzy z umarłych mogą być nieco wrogo nastawieni do was, żyjących. Są po prostu zazdrośni. To wszystko. To chyba ma sens. Mruknęłam. Choć słowa Stevena zapewniły mi odrobinę pocieszenia, wciąż czułam, jak lodowate spojrzenie tej kobiety wwierca się w moje plecy. Steven podał kawę klientce, a ona rzuciła mi ostatnie spojrzenie, po czym wyszła ze sklepu. Niegrzeczne. Powiedziałam, gdy drzwi za nią się zatrzasnęły. Steven, mam więc kilka pytań. No wiesz, o zmarłych ludzi. Mruknęłam, nieśmiało spoglądając na Stevena. Zacisnął usta, jakby spodziewał się, że prędzej czy później do tego dojdzie. Dawaj. Dlaczego umarli chodzą w ogóle po ziemi? Na przykład
czy nie ma życia pozagrobowego? Zawsze się nad tym zastanawiałam, ale nigdy nie zdobyłam się na odwagę, żeby kogokolwiek o to zapytać. Steven westchnął. Zaczęłam żałować, że zapytałam. Aha. Czy jesteś pewna, że jesteś gotowa, by poznać odpowiedź? Skinęłam głową. Tak, jestem pewna. A więc... Niebo i piekło istnieją naprawdę, ale ta płaszczyzna istnienia jest gdzieś po środku. Czy słyszałaś kiedyś o czyśćcu? Nieszczególnie. Co to jest? Steven wziął głęboki oddech. A zasadniczo czyściec to miejsce, do którego trafiasz, gdy zrobiłeś coś złego, ale nie na tyle złego, żeby wylądować w piekle. W zasadzie jest to poczekalnia, dopóki nie zostaniesz wezwany do raju. Im gorzej postępujesz w życiu, tym dłuższy jest twój wyrok. Jedyny problem jest taki, że nikt nie wie, jak długo trwa to skazanie. Okej, bo rzeczywiście ma duży sens. Więc dlaczego ty tu jesteś? Nie wyglądasz na złą osobę. Steven odwrócił wzrok. Uderzenie poczucia winy zaatakowało mnie w pierś niczym piorun. Kiedy to powiedziałam, jego aura zdawała się pociemnieć i to mnie przestraszyło. Wiesz co, nie jestem gotowy, aby o tym rozmawiać. Może pewnego dnia ci opowiem, ale nie znasz mnie, Kal. Nie jestem osobą, za którą mnie uważasz. Łza zaczęła płynąć po jego policzku, ale szybko ją starł. No, skoro to już mamy za sobą, wróćmy do podstawowego szkolenia. Stevenowi przerwał dźwięk otwieranych drzwi. Do sklepu wtargnął mężczyzna ubrany w jaskrawo-pomarańczowy kombinezon. Był łysy, a lewe ucho pokrywała zaschnięta krew. Szalony wyraz jego oczu powiedział mi wszystko, co musiałam wiedzieć. Słuchaj, czy mogę go przeczekać, wyjść na chwilę na zaplecze? Naprawdę bardzo się stresuję. Szepnęłam, gdy mężczyzna ruszył w stronę kasy. Jego gwałtowne, nierówne kroki sprawiły, że po moim kręgosłupie przebiegł dreszcz. Bez problemu, zajmę się nim. Skręciłam w stronę biura Iwana i przyspieszyłam. Serce waliło mi w piersi niczym młot pneumatyczny. Usłyszałam coś za sobą, co przypominało stąpanie bosych stóp po kafelkach, a potem mężczyzna pojawił się bezpośrednio przede mną, blokując mi dotarcie do celu. Nie będę owijać w bawełnę. Posrałam się. Cześć, dzień dobry, proszę pana. Jak mogę pomóc? Brzmiałam tak słabo, tak krucho, tak kretyńsko. Jakbym miała rozpaść się na kawałki pod najlżejszym dotykiem. Rzucił mi jedno spojrzenie, a jego obłąkane źrenice tańczyły po moim ciele jak baletnice. Byłam absolutnie zdegustowana. Czułam, jakby jego wzrok rozdzierał moje ciało na strzępy. Jak możesz mi pomóc? Mężczyzna zaczął chichotać, a jego hałaśliwy śmiech odbijał się od ścian. Nie możesz mi pomóc, kochanie. Daleko mi do odkupienia. Jego usta wykrzywiły się w paskudnym grymasie, odsłaniając szereg brązowych, zgniłych zębów. Ale jest jedna rzecz, którą możesz dla mnie zrobić. Podszedł o krok bliżej i wyciągnął sękatą rękę. W tym momencie wydarzyły się jednocześnie trzy rzeczy. Po pierwsze, Steven łaskawie wbiegł pomiędzy mnie a klienta. Do dziś jestem mu za to wdzięczna. Drugą był Iwan, który w ślepej wściekłości wyskoczył ze swojego biura. Drzwi uderzyły w ścianę tak mocno, że w tynku po dziś dzień pozostaje dziura. Najwyraźniej usłyszał, co się dzieje i nie miał zamiaru tak po prostu siedzieć i słuchać, jak ten dziwak chciał zrobić mi nie wiadomo co. Trzecią, wciąż przyprawiającą mnie o dreszcze, był Nona, wstający z krzesła. To było moje pierwsze z wielu spotkań z nim. Kiedy jest w szczególnie złym humorze, obecność Nony staje się wręcz złowroga. Emanuje z niego atmosfera wrogości, której nawet nie potrafię opisać. Pochłania cię aż do szpiku kości. I wtedy byłam mu za to wdzięczna. Przez sekundę wszyscy staliśmy tam jak sparaliżowani.
Następnie mężczyzna spojrzał na Nonę. Jego ramiona nagle wisiały bezwładnie po bokach i mimo, że nie widziałam nic poza tą brązową fedorą, wiedziałam, że jego wzrok przenika przez mojego niedoszłego napastnika. Mężczyzna zaczął się obficie pocić, a po chwili w jego maniakalnym spojrzeniu powróciły pozory zdrowego rozsądku, gdy powoli się cofał. I wtedy Iwan wkroczył do akcji. Złapał mężczyznę za kark, podniósł go i wyrzucił z powrotem na główną salę. Widziałam ogień w oczach Iwana i wyglądało na to, że musiał użyć całej swojej powściągliwości, aby nie zmiażdżyć tchawicy temu dupkowi. Wszystkie kolory odpłynęły z twarzy mojego koszmaru, gdy Iwan jedną ręką podniósł go za gardło. Umarła kupo gówna! Dotknij mojej pracownicy, a wyślę cię prosto do piekła! Chciałbyś tego? Mężczyzna potrząsnął głową. Cóż, na tyle na ile mógł w śmiertelnym uścisku Iwana i bezgłośnie wypowiedział smutne nie. Uśmiechnęłam się, gdy na jego spodniach zaczęła pojawiać się kałuża płynu. Dobry zdechlak! Iwan brutalnie uderzył głową drżącego mężczyzny o ladę. Skrzywił się pod wpływem uderzenia. A teraz przeprosisz, Kale, prawda? Tak, tak, przepraszam. Tak mi cholernie przykro. Iwan przerwał na chwilę, jakby zastanawiał się, czy przeprosiny wystarczą. W końcu skinął głową i zaczął ciągnąć psychopatę do drzwi. Zauważyłam uśmiech wyryty na twarzy Stevena i kątem oka zobaczyłam Nonę powoli wracającego na swoje miejsce. Iwan pchnął drzwi i brutalnie rzucił mężczyznę na chodnik. Zaczął uciekać, gdy Iwan obrzucał go przekleństwami. Chociaż jestem pewna, że wielu z was chciałoby usłyszeć ciąg przekleństw, które wyleciały z jego ust, nie sądzę, że mogę to powtórzyć bez zbanowania na tej witrynie. Tak było aż tak źle. Kiedy już oczyścił swoją głowę z wściekłości, Iwan powlókł się z powrotem do mnie i Stevena. Z niepokojem potarł swoje czoło. Kala, wybacz mi, że do tego doszło. Jeśli zechcesz odejść, zrozumiem. Zachichotałam. Zszokowany wyraz twarzy Iwana tylko sprawił, że roześmiałam się jeszcze bardziej. Iwan, wszystko w porządku. Przynajmniej wiem, że mamy wystarczającą ochronę na wypadek, gdyby znowu jakiś kretyn się tu pojawił. Zostanę. Myślę, że dobrze będzie mi się z wami pracować.